Na przykładzie tego zdjęcia z motorem zaprezentuję ciekawą technikę umieszczenia zdjęcia w napisie. Zaczynamy od wykonania napisu. Wybierzmy tutaj narzędzie tekstowe, a następnie z tej listy wybiorę jakiś font, który jest fontem bardzo grubym. Mógłby to być na przykład ten font. Również dobrze nadawałby się ten font. Ja jednak tutaj wybiorę jeszcze grubszy o nazwie Impact. Chodzi tutaj o to, żeby fragmenty tego zdjęcia, które będą w napisie, były w miarę widoczne. Jeżeli wybierzemy zbyt cienki font, to te fragmenty będą tak małe, że praktycznie efekt będzie niezbyt ciekawy. Napiszmy teraz tutaj jakiś napis. Niech to będzie na przykład motor. Zaznaczam teraz ten napis i zwiększę tutaj rozmiar czcionki. Dajmy tutaj 72. Według mnie to jest jeszcze za mało, także powinniśmy tutaj wpisać troszeczkę więcej. Niech będzie na przykład 160. I zatwierdzam. Nasze zdjęcie powinno się pojawić tylko we wnętrzach tych liter. Żeby to zrobić, dodam sobie tutaj nową warstwę, klikam na warstwie tła i przeciągam ją na ikonę karteczki i mam tutaj kopię tej warstwy. Teraz tę kopię przesunę nad napis i teraz poprzez wciśnięcie Ctrl G zgrupuję tą warstwę właśnie z warstwą z napisem. Jak na razie jedynym efektem jest dodanie tutaj takiej małej czarnej strzałeczki i wsunięcie się tej warstwy trochę w prawo. Jeżeli wyłączymy jednak warstwę tła, to zobaczymy, że a warstwa została przycięta zgodnie z tym, jak wygląda napis. Na tym właśnie polega grupowanie. Żeby rozgrupować te dwie warstwy, wchodzę w menu warstwa i tutaj wybieram rozgrupuj. Ponownie mogę wejść w warstwa, grupuj z poprzednim. Wstępnie uzyskaliśmy już to, o co nam chodziło. Teraz powinniśmy jeszcze tylko poprawić jakość tego napisu, czyli sprawić, żeby był jeszcze ładniejszy. Co możemy zrobić? Oczywiście najlepiej jest skorzystać ze styli warstw. Z tego menu wybierzmy na przykład Super Chrom, i tutaj nadajmy jakiś chrom. Spróbujmy na przykład kliknąć dwukrotnie w tym miejscu. Wróćmy, powinniśmy być ustawieni na napisie. Także jeszcze raz przełączam się na napis i dwukrotnie klikam w tym miejscu. No jest to troszeczkę zbyt ciemny chrom. Ctrl Z, żeby wycofać. Spójrzmy tutaj. Przełączmy się jeszcze raz na napis. Dwukrotnie klikam w tym miejscu i to jest bardzo przyjemny efekt, taki moglibyśmy zostawić. Pamiętajmy o tym, że napis ten jest cały czas edytowalny. Jeżeli klikniemy w tym miejscu, to możemy w każdej chwili zmienić ten napis, na przykład na moto. Także jest to ciekawa technika, która w każdej chwili pozwala nam zmienić treść napisu. Wróćmy tutaj jednak do napisu motor. Zatwierdzam napis wciskając klawisz Enter, ale uwaga, Enter, który znajduje się na klawiaturze numerycznej. Jeżeli wcisnąłbym ten typowy Enter, przeszedłbym po prostu do nowej linii. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, żeby troszeczkę uatrakcyjnić tę kompozycję, będzie włączenie widoczności warstwy tła. I w tym momencie widać, że te dwie warstwy są idealnie na siebie nałożone. Ja jednak będę chciał tę warstwę tła troszeczkę wycieniować. Dodam tutaj na przykład warstwę barwa nasycenie i mocno zwiększę jasność tej warstwy. Być może też troszeczkę zmniejszymy tutaj nasycenie, tak żeby stała się ona prawie czarno-biała. I zatwierdzam. Nasza kompozycja stała się jeszcze ciekawsza. Spójrzmy jeszcze na jedną rzecz. Jeżeli wybiorę teraz narzędzie strzałka i przełączę się na warstwę z tekstem, to mogę tę warstwę w dowolny sposób przesuwać. Cały czas tym napisem przycinam po prostu tę warstwę, która znajduje się u góry. Jeżeli chciałbym przesunąć wnętrze tego napisu, to muszę się przełączyć tutaj na tę warstwę, i w tym momencie przesuwam jedynie tę warstwę z motorem. Wycofajmy jednak te zmiany tak, żeby Motory nachodziły się na siebie idealnie i przesuńmy ten napis troszeczkę do góry. Kompozycja jest gotowa.